Adrian Miedziński na polu wewnętrznym. Zmiana numeru, zmiana koncepcji w Polonii Bydgoszcz. No bo jeszcze niedawno jechał z 13. Miedziński w tym poprzednim meczu domowym ze startem Gniezno 7+2. Teraz z 13. jedzie Matej Żagar, 12 na plecach Miedzińskiego. I to oni stworzą parę w wyścigu numer 3, parę Polonii Bydgoszcz. Jeszcze raz Miedziński, Błyszkowski, Żagar i uczestnik Grand Prix, czyli Max Frick, który z czwartego pola startuje. Naprawdę dobrze podniosło jednak jego przednie koło. Będzie musiał się natrudzić Max Frick, by wyjść na nawet drugiej pozycji z tego pierwszego wirażu. Robi to najlepiej Adrian Miedziński. Dla niego wejście w drugi łuk, ale będzie musiał się bronić Miedziak, no bo już próbuje się napędzić Max Frick. Szybki jest również Krzysztof Błyszkowski, czyli zawodnik, który kiedyś bronił barwy Polonii Bydgoszcz. Teraz próba podjazdowa Mateja Żagara, zawodnika, który nie do końca przekonuje swoją postawą w ostatnich meczach. Próbuje się teraz wypuścić Słoweniec, ale nie jest w stanie złapać odpowiedniej prędkości, by zbliżyć się do Maxa Fricka. Ciekawy ten wyścig, wszyscy w kontakcie, chociaż nie mam Janek, no to jeszcze tutaj sporo może się pozmieniać. Zabiera się za rywala Krzysztof Buczkowski, przecinka do krawężnika, wszystko dobrze robi teraz Adrian Miedziński. Przed ostatnim okrążeniem ciągle to on jest na prowadzeniu, ale blisko jest Buczkowski, blisko jest również Frick. Jeszcze robi co może Matej Żagar, wydłużył sobie prostą. Żagar! Matej Żagar przy krawężniku teraz chyba poradzi sobie z Maxem Frickiem. Matej Żagar, dla niego najciekawsza akcja w tym wyścigu. Poradził sobie z uczestnikiem Grand Prix, były uczestnik Grand Prix. No i w końcu mieliśmy taki bieg, przy okazji którego można było podnieść głos.